Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dziś w dzienniku między innymi. Pod Kockiem, gdzie 47 lat temu zakończyła się ostatnia bitwa wojny obronnej 1939 roku, odbyła się patriotyczna manifestacja. Przybyli kombatanci byli żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, a także przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych regionu, mieszkańcy. Warszawskie środowisko Kleberczyków otrzymało sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Kocka, z którym łączą ich do dziś ścisłe więzy. Przed pomnikiem generała Franciszka Kleberga oraz na grobach poległych w 1939 roku żołnierzy złożono wiązanki kwiatów. W Muzeum Bitwy pamiątki po żołnierzach generała Kleberga wypełnili swój obowiązek do końca, złożyli broń dopiero wtedy, gdy zabrakło amunicji. W Poznaniu zakończył się 35. Rajd Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W tej najstarszej imprezie tego typu uczestniczyło 2300 turystów z całego kraju oraz grupa młodzieży bułgarskiej. Uczniowie, harcerze i robotnicy odwiedzili miejsca upamiętnione walką żołnierzy polskich i radzieckich podczas II wojny światowej. Zakończenie rajdu odbyło się na stadionie Olimpii, gdzie zorganizowano festyny i kiermasze. Dziś w Warszawie zakończył się 14. Festiwal Filmów Bratnich Armii Socjalistycznych. W przeglądzie brało udział 67 filmów reprezentujących 8 kinematografii wojskowych. Międzynarodowe jury przyznało główne nagrody, Złote Tarcze, w kategorii filmu politycznego, dokumentalnego, kroniki, magazynów filmowych oraz z fotografii wojskowej. Otrzymały je Rozmyślania o epoce i pokoju w reżyserii Olega Arceułowa, Żołnierze w reżyserii Ryszarda Zgóreckiego, Ekran wojskowy w reżyserii Elena Gidewa oraz fotogramy Ireneusza Sobiszczuka z Wojskowej Agencji Fotograficznej. Oto fragment nagrodzonego filmu Rozmyślania o epoce i pokoju. Biennale Fotografii Wojskowej zaprezentowano 92 fotogramy. W uroczystym zakończeniu 14. Festiwalu Bratnich Armii Socjalistycznych wziął udział szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Szaciło. I to już wszystko w dzienniku. Dziękujemy Państwu. Do widzenia.